weekend odbyła się kolejna runda jednego z ważniejszych eventów na europejskiej arenie. Mowa o Mistrzostwach Europy w kategoriach KZ i KZ2 na hiszpańskim torze Zuera. Zaczniemy od kategorii KZ2. To właśnie tu startował nasz jedyny polski reprezentant Bartosz Ićkowski, który już od dłuższego czasu gości na najważniejszych rozgrywkach kartingowych w Europie. W kwalifikacjach zajął 19. pozycję. Potem przyszła kolej na wyścigi eliminacyjne. Im dalszą pozycję zajmuje się na mecie, tym więcej dostaje się punktów karnych. Następnie ustala się pozycje startowe do prefinału. Ten, kto ma tych punktów najmniej, startuje jako pierwszy. Ićkowski w hitach był trzykrotnie 10 i raz 12, co dało mu 26. pozycję do startu w niedzielnym prefinale. Polakowi udało się zyskać 4 pozycje i zameldować się na 22. miejscu. Wygrał Włoch Francesco Selenta. Bardzo aktywni byli w ten weekend sędziowie, którzy już w prefinale nałożyli 5 kart 30-sekundowych na zawodników za niepoprawne zamocowanie nowego przedniego zderzaka oraz wykluczyli dwóch kierowców. Bieg finałowy zdominował wcześniej wspomniany Celenta, przyjeżdżając na metę 2 sekundy przed rywalami, jednak została na niego nałożona kara 5 sekund za falstart. Zwycięzcą został Hiszpan Pedro Hilbrand. Bartosz Ićkowski natomiast ukończył bieg na 14. pozycji, zyskując 8 oczek w stosunku do swojej pozycji startowej. W kategorii KZ niepokonany zarówno w prefinale, jak i finale był Flavio Camponeschi. Mirko Torsellini, który w tym sezonie jeździ razem z Ićkowskim w barwach polskiego zespołu DTK Racing Team Poland, w prefinale dojechał na dobrej 8. pozycji. W biegu finałowym linię mety również przekroczył jako 8., lecz dostał od sędziów 30-sekundową karę za źle zamocowany przedni zderzak. Cóż, teraz już nie odpadają, jednocześnie nie wykluczając zawodnika z dalszej jazdy, jednak 30-sekundowa kara to zaprzepaszczenie wyniku dla każdego kierowcy.